Koncepcja budowy Laboratorium Oceny Stanu Technologicznej w Warszawie Wiecznej narodziła się w trakcie realizacji jednego z tematów badań statutowych katedry związanych z optymalizacją procesów wytwarzania. Pozyskanie projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej w wysokości niemal 2 milionów złotych pozwoliło na uzupełnienie wyposażenia wspomnianego laboratorium w aparaturę badawczą. W chwili obecnej laboratorium znajduje się w 3 pomieszczeniach budynku Lipsk Politechniki Opolskiej przy ulicy Sosnkowskiego. Podstawowym celem tegoż laboratorium są badania morfologii powierzchni, wielkości postaci zrzucenia naczyń skawających oraz wskaźników powierzchni obrobionej. W tych szczególnie zajmujemy się problemem obrabialności stali trudno skrawalnych. Wyposażenie tego laboratorium, które uzupełniły środki funduszu unijnego, pozwoliło na stworzenie 2 części organizacyjnych. Jedna związana jest z symulacją procesów wytwórczych, przemysłowych procesów wytwórczych. Do tego mamy zakupione 2 obrabiarki sterowane numerycznie, tokarkę i frezarkę, oraz laboratorium specjalistycznego, w którym badane są wskaźniki powierzchni uzyskanych po obróbce. Nie ma obiektu bez powierzchni. Powierzchnie materiałów konstrukcyjnych są pewnego rodzaju podpisem procesu, za pomocą którego zostały one wytworzone. Morfologia powierzchni jest nośnikiem informacji o maszynie, narzędziach czy parametrach technologicznych. Różne procesy produkcyjne za pomocą różnych parametrów produkują różne morfologie powierzchni. Zastosowania przemysłowe, takie jak części pomp, wały czy łożyska, wymagają różnych właściwości powierzchni. Każdy z tych parametrów wskazuje szczególne własności funkcjonalne powierzchni i może to być parametr najważniejszy dla danego zastosowania. Parametry stosowane w warunkach przemysłowych nie są wystarczające do określenia właściwości powierzchni i bardzo często dają fałszywy obraz tej powierzchni. Liczy się Politechnika.